Jestem człowiekiem, najzwyczajniejszym człowiekiem, któremu się zdarzyło w życiu spotkać ze światłem, który jest największym artystą wizualnym tego świata. Jego widmo to są kolory, których nie ma, tak jak kolor czarnego. To jest próg naszych oczu, który w cieni widzą jako szary, brudny, a to jest nieprawdą. Ja tą nieprawdę wykazuję w swoich obrazach, gdzie właśnie cień, półcień światła stwarza piękną gamę kolorystyczną. Ja nie maluję. Ja nie mam nic wspólnego z malarstwem. Jestem zwykłym konstruktorem myśli dotyczących barw. Interesuje mnie moment, który laureatowi Nagrody Nobla Newmanowi umknął. On pisze, a właściwie wykładał, że jeżeli weźmiemy dwa kolory w kompletnej ciemności, a więc reflektor światła białego i reflektor światła czerwonego o tym samym natężeniu, co i białe, skrzyżujemy ich światła i na tej drodze postawimy przeszkodę, która rzuci cień, to przecież ten cień będzie różowy, no bo jeżeli zmieszamy czerwony z białym, zawsze będzie różowy. Otóż nieprawda. Nieprawda. Kolory mają to do siebie, że się kochają i że się mijają. Pierwsza rzecz, kolory się nie łączą. Druga sprawa, on pomylił materię z fotonami. Fotony przenikają się, fotony się nigdy nie łączą. I ten cień, o którym on mówił, że niektórzy ludzie widzą, że on jest zielono-niebieski, bo im się to wydaje, to jest nieprawdą. Ten cień naprawdę istnieje, on jest, ponieważ barwy mają to do siebie, że każda barwa intensywna, zasadnicza szuka sobie partnera albo partnerkę. Zawsze przeciwny biegun, jak najdalszy. My mówimy w malarstwie to do kolorów dopełnienie, na przykład do czerwieni, zielona. To będzie jeszcze bardziej zielono-niebieska, najzimniejsza w stosunku do czerwieni. I to samo będzie z pomarańczem i z każdą inną farbą. Światło żyje. Tego w malarstwie normalnym nie ma. Poza tym palarz musi wyciskać na paletę farbę. Musi brać pędzel, spoiwo, mieszać. Malować, ja tego nie robię. Za mnie to robi światło. Od początku studiów, a nawet jeszcze przed studiami, zawsze mnie interesował cień. Ja malowałem obrazy pod światło, bo interesował mnie cień. I dla mnie takim szczęściem było w 60-tych latach, kiedy udało mi się wejść w obszar cienia rzuconego. No a potem przyszedł element już nie tylko cienia, nazwijmy to smuga cienia, natomiast powstał problem barwy. To są dwie formy, o takie na przykład, jedna, druga, zestawione ze sobą. I tutaj jest ona oświetlona zwykłym jednym-punktowym reflektorem. Sytuacja jest tego rodzaju, że jedna z tych form ma pod spodem zielone światło, druga ma czerwone. Ale tutaj świecą cztery reflektory. O, tu od strony czerwieni, tu od strony zieleni. A tutaj mamy sześć reflektorów punktowych i proszę zobaczyć, jak się odbicia mnożą i przejścia kolorystyczne się zmieniają. I w zależności od patrzenia kąta to się wszystko zmienia. To jest ślad pozostawiony przez światło. Kolorowy ślad światła, którego już nie ma. Żaden malarz tego nie zrobi. Żeby nie wiem jakich przyrządów używał, on tego nie zrobi. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to co on zrobi, to jest uzależnione od światła, w którym on to pokazuje. To jest pierwszy problem. Drugim elementem, takim zasadniczym, jest to, że mój cień rzucony się zmienia, bo światło dziennie się zmienia. I mrok jest zupełny, ale ta praca jeszcze świeci. Moje obrazy jest procesem myślenia światła. Przepraszam za słowo myślenia, ale procesu światła. U mnie proces tworzenia jest
ciągłością pewną, tak samo proces światła. Staram się wytłumaczyć, że to jest nieprawda, że cień jest brudny, cień jest bardzo kolorowy, tylko próg naszych oczu nie pozwala ich odebrać, dlatego trzeba stworzyć sztuczną sytuację, żeby pokazać, że w półcieniu jednak cień jest inny, jest kolorowy. Także światło jest pełne niespodzianek, a poza tym no, to jest coś, co buduje naszą rzeczywistość kolorystyczną. Poddaję się.